Dzień dobry, z tej strony Junin18 i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w ACR Multiplayer. Tak, i tak jak w ostatnim odcinku mówiłam, w tym zaprezentuję Wam tryb, który się nazywa Ukradnij Artefakt. Oczywiście ilość sesji, które rozegrałam w tym trybie, jest naprawdę niewielka, więc poziom mojego grania także nie jest zbyt zadowalający. Jak widać, jeżeli na początku nie zdobędziesz artefaktu, jesteś zmuszony do ścigania osób, które ten artefakt mają. Za wszelką cenę trzeba zdobyć ten artefakt, jeżeli chcesz mieć jakiekolwiek punkty. Dlatego chciałabym Wam powiedzieć, że nie kopiujcie mojej taktyki w tym trybie. Ja dopiero ogarniam, dopiero swoją taktykę buduję. Jak widać, tutaj testowałam zestaw ze zmianą przynętą. Bo przynęty tak naprawdę mało kto stosuje, więc duże prawdopodobieństwo, że ktoś się nabierze. Jak widać, dużo osób miało też typowe zestawy defensywne, bombki dymne, wytłumienia i różne tam inne takie. Cóż, ja wybrałam najgorszą drogę w tym trybie, czyli skakanie po dachach. I jak widać, nad głową postaci pojawia się piękna skrzyneczka, a pozostali nad nią widzą napis "Zabij". O gorszej ścieżki obrać nie można było. No i szybko artefakt straciłam, niestety. W tej sesji jest jedno wielkie bieganie. Naprawdę trzeba mieć dobry refleks. No i dobre też wyczucie, bo większość osób wtapia się w różne grupki, albo się po prostu ukrywają. Czasem biegają po trachach, tak jak właśnie ja. No właśnie, bombka dymna i ogłuszenie. Nie powiem. Naprawdę czasem mnie coś bierze, jak wygram w ten tryb, ale trening czyni mistrza. Więc może kiedyś naprawdę się polepszy w tym trybie? No właśnie, no nie mówiłam, ale powiem, tak, grałam kurtyzaną tym razem. Żeby nie było tak monotematycznie, że cały czas gram tą samą postacią. Jeszcze nie wiem, co wstawię w następnym odcinku. Tym razem nie wiem. Może będzie jakaś niespodzianka. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Bo mam tyle tych sesji nagranych, że naprawdę. O, udało mi się znowu zdobyć artefakt. I tym razem postanowiłam nie skakać po dachach. Zostać topiona w tłum i czekać na to, co się wydarzy. Właśnie, co nieco o tym trybie. No tak, na początku sesji, jeżeli jest dużo graczy, to zawsze są dwa artefakty. No i kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli zdobywasz artefakt, zostajesz przeteleportowany na jakiś drugi koniec mapki i masz chwilę czasu, żeby po prostu, nie wiem, gdzieś się ukryć, ewentualnie topić się albo zacząć biegać po dachach. A jeżeli ci się nie uda na samym początku, musisz znaleźć graczy z artefaktem, zlikwidować ich i w tym samym momencie ty przejmujesz artefakt. I to jest cała filozofia tego trybu. I tak jak na opętaniu, jeżeli masz artefakt, to dostajesz punkty za posiadanie, za bliskość i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jest w tym trybie dobry, to naprawdę szybko można wbić kolejny poziom. No, jak widać, zawsze strzelam. Wybierając jakąś postać. No i nie zawsze mi się udaje. Z wizją Templariusza byłoby łatwiej, ale moim zdaniem na ten tryb ona się nie nadaje. Chociaż widziałem osoby, które używają w tym trybie wizji Templariusza.
O, jak widać, nadkażę osobą, która jest w trybie odkrytym, że tak powiem. Pojawia się skrzyneczka i piękny napis, zabij, tak. Najbardziej wnerwiające dla innych jest to, jeżeli cel biega po dachu. Jeżeli nie masz noży do rzucania, to naprawdę jest źle. Trzeba obrać dobrą ścieżkę do skakania. Najgorsze, co można zrobić, to zgubić słońce. Bo wtedy traci się szansę, że się zdąży. Jak widać, dużo osób biegnie za tą jedną. Naprawdę. Czasem jest ciężko zdobyć ten artefakt, muszę przyznać. W szczególności jak nagrywam sesję, automatycznie ilość FPS-ów spada i też moja postać biegnie o wiele wolniej niż gdybym tego nie nagrywała. Zrobiłam test i na przykład tutaj, no powiem, nie wygrałam, nie byłam na podium, co gorsza, byłam na ostatnim miejscu, z tego co dobrze pamiętam. Ale jak na przykład nie nagrywam, to bodajże byłam też na tej samej mapce, na drugim miejscu. O wiele wszystko jest i łagodniej, płynniej przede wszystkim. Ewentualne niepowodzenia będę zwalać albo na swoją złą taktykę, albo na Frapsa. Fraps czasem mi się naprawdę buntuje. Tak. Nieustanne bieganie za swoim celem. No i tutaj spadłem z dachu. Diakon rzucił nożem. Już była prawie tłuszczenka, że likwiduje renegata, ale jak widać, zlagowało. Jednak Diakon był pierwszy. Zdarzały się sesje, że na przykład, nie wiem, 2 minuty przed końcem dopiero udało mi się zdobyć artefakt. I też tylko na chwilę. Ale to są moje dopiero początki w tym trybie. A początki, jak każdy z was na pewno wie, są ciężkie. Tutaj obrałam taktykę, że będę gonić Diakona z dołu. No i udało mi się zdobyć znowu artefakt. I postanowiłam znowu wtopić się w tłum. Ponieważ jeżeli jesteś wtopiony w tłum, nad twoją głową nie pojawia się piękny napis, żeby cię zlikwidować, tak? Puściłam przynętę, oczywiście z dobrym skutkiem. Udało mi się już zdobyć łatce marionetek, bo ta sesja była łohoho, dawno temu. Tych nowszych też będę wstawiać. To na razie trzeba te starsze też. O właśnie, i odliczanie. Właśnie, na każdy artefakt przypada bodajże minuta, ileś tam sekund, nie wiem ile konkretnie, ale to sami zobaczycie. No i przez ten czas, jeżeli się uda wytrzymać z tym artefaktem, to gdy ta minuta minie, artefakt sam się restartuje. Bodajże, jeżeli masz artefakt, to wtedy ciebie znowu wywala na inną stronę mapki, a artefakt zostaje tam, gdzie byłeś ty. Ktoś inny może go wziąć. Przynajmniej tyle, co ja wiem. Ale tak jak mówiłam, ja się na tym trybie nie znam, więc za ewentualne błędy możecie mnie poprawiać. Najgorsze, co można zrobić, nie trafić w tego, co trzeba. Jejkuś. Bieganie, bieganie, bieganie. Nie ma chwili wypoczynku. A właśnie.
10 sekund do końca, jak on biegał sobie w najlepsze. O i niestety kończysz piąty. Tak, skończyłam na piątym miejscu. Grunt, że w ogóle miałam ten artefakt, bo na początku myślałam, że naprawdę chyba go w ogóle mi się nie uda zdobyć. No ale cóż, za jakiś czas może uda mi się być lepszym graczem w tym trybie i zobaczycie jakąś poprawę. Ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. No więc cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. No to na razie.